dziś, to na pocztę trzeba iść. Dziadku, nie płacz dziś. Banki, babku, nie płacz dziś, bo na pocztę trzeba iść. Dziadku, nie płacz dziś. Banki, zostań dzisiaj w domu, nie pojawiaj się na poczcie. Połóż się wygodnie, babciu, i zrelaksuj na kanapie. Odpal internet i załóż konto w banku. Zapomnij na chwilę o tych numerach na rachunku. Zaszło słońce, za oknem bucha noc. Niech cię nie przykryje dokumentów dzikich stos dziś. To nie ma sensu, strona się nie ładuje. Dziś nie poniesiesz opłat na swoim rachunku, dziadku. Głęboki wdech, strona znowu się ładuje. Zakupy teraz robisz, zaraz je poznajduję. Zostawiasz na bok wyprawę na pocztę. Przecież panuje wirus, to jest bardzo niebezpieczne. Zmieszasz ryzyko kradzieży z twojego konta. Poza tym to nie jest wszystko, liczy się też wygoda. Podknij wifi, wejdź na stronę ZUS. Popatrz, dziadku, jaki trafi nam się super mądry wirus. Dziadku, nie płacz dziś, bo na pocztę trzeba iść. Dziadku, nie płacz dziś. Banki, babciu, nie płacz dziś, bo na pocztę trzeba iść. Dziadku, nie płacz dziś. Banki. W domu nie pojawia się na poczcie. Powiem teraz wszystko to, co musielibyście usłyszeć. Zostaw torebkę i odłóż swój płaszcz na bok. Wszystko staje się łatwiejsze bez wychodzenia z domu. Odpal internet, zrobimy wszystko szybko. Za parę dni roboczych nawet dostaniesz kartę. Złam myszkę w komputerze i naciśnij gotowe. Bez krzyku i bez bólu konto jest założone. To takie proste, zajmuje tylko chwilę. Gdy włączasz komputer, wszystko masz powiedziane. Nic nie zrobiłeś, dobra, zaraz pomogę. Gdy już się udało, czujesz tylko wygodę? Kochany wnusiu, jesteśmy ci bardzo wdzięczni. A teraz odpoczniemy, bo bardzo się zmęczyliśmy. Dobra wnusiu, idź też poleczyć chwilkę. Stasiek, wiesz, jak się zakłada konto w banku? Tak, Basiu. Wpisujemy na swoim banku witrynę i wypełniamy wniosek. A pamiętasz, co wnuczek mówił na temat obsługiwania bankowości elektronicznej? Logujemy się na konto banku i na stronie początkowej widzimy wszystko. Przelew i stan konta. Basiu, a pamiętasz, jak się robiło przelew? Nosiu, przynieś mi ten komputer. Wchodzimy w płatności, nowy przelew, wpisujemy odbiorcę, numer konta i zatwierdzamy przelew. Jest klawo. Basiu, pamiętaj o najważniejszych zasadach korzystania z bankowości. Przede wszystkim twórz trudne hasła. Korzystaj z weryfikacji dwuetapowej i pobieraj pliki z zaufanych źródeł. Mamy kochanego w duszy.